Dobry wieczór, oto wiadomości dziennika. Rozpoczęły się jesienne przewozy ziemiopłodów i towarów. Czy wszystkie samochody są właściwie wykorzystywane? Tylko przez godzinę towarzyszyliśmy z kamerą patrolowi ruchu drogowego, który kontrolował wykorzystanie ładowności ciężarówek. Oto na przykład 18-tonowy zestaw ze Słupskiego. Wjeżdżał do Warszawy, wioząc tylko koło zapasowe i beczkę. A w Radomiu jest peska? No wie, panie sierżancie, parę kilometrów, prawie do miasta. No proszę, no, ile z Radomia jest tutaj do Warszawy? 80. 80 kilometrów na jedzie pan na pusto, a na pewnie coś by tam się znalazło. Państwowa spedycja krajowa nadal jest omijana przez kierowców. Ten mógłby przywieźć 18 ton, na przykład owoców czy warzyw z Radomskiego, ale tego nie zrobił. Inny przykład. Dowód rejestracyjny, dowód osobisty. Tam jest spółdzielnia inwalidów jakaś, która szyje plandeki. Dostaliśmy zezwolenie od dyrektora, żeby jechać i te plandeki obstalowe. Wzięli miarę. Oni sami muszą sobie obmierzyć. Oni nie chcą takiej, żeby miarę im dać. I trzeba było podjechać, żeby zrobili. Trudno zrozumieć, żeby typowy samochód ciężarowy musiał jeździć do przymiarki plandeki jak do krawca miarowego. A gdyby nawet, to mógłby przy okazji podrzucić jakiś ładunek do grójce. Wniosek z tej krótkiej sondy. Na drogach nadal jest dużo niegospodarności i beztroski. Smutne jest to, że często ten sam kierowca czy dysponent transportu, przesiadając się do swego prywatnego malucha, zupełnie inaczej gospodaruje paliwem. W tym dzienniku to już wszystko. Do zobaczenia. Do jutra.